W ostatnim tygodniu pokoju na Zamku Królewskim na Wawelu trwało pospieszne pakowanie najcenniejszych obiektów. Przede wszystkim kolekcji arrasów Zygmunta Augusta i skarbca koronnego. Kierownik wawelskiego oddziału państwowych zbiorów sztuki Stanisław Świerz-Zaleski szukał transportu, którym mógł wywieźć muzealia w bezpieczne miejsce. Udało się znaleźć tylko galar, wiślaną łódź transportową i na jego pokład załadowano bezcenne obiekty, które wieczorem 3 września 1939 roku wypłynęły w długą drogę. Świerzowi Zaleskiemu towarzyszył Józef Krzywda-Polkowski z kierownictwa odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu. Kraków opuszczono w ostatniej chwili. 6 września do miasta weszli Niemcy. Podróż Wisłą zakończyła się w Kazimierzu Dolnym. Dalsza droga prowadziła na wschód przez Lublin i Krzemieniec do Rożnowa, gdzie 17 września uciekinierów została wiadomość o wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski. Następnego dnia opiekunowie wawelskiego skarbu przekroczyli granicę polsko-rumuńską i tydzień później znaleźli się w Bukareszcie. Sytuacja w Rumunii sprawiła, że podjęto decyzję o ewakuowaniu skarbów do Obisson. Tam również wawelskie muzealia nie pozostały długo, ponieważ na początku maja Niemcy zaatakowały Francję. 18 czerwca 1940 roku z portu w Bordeaux odpłynął statek z transportem polskich skarbów. Dołączono do niego najcenniejsze manuskrypty z Biblioteki Narodowej, inkunabuły z Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie, rękopisy Fryderyka Chopina oraz pamiątki po Stanisławie Auguście Poniatowskim. Po krótkim pobycie w Londynie, 4 lipca na pokładzie Batorego, muzealia wypłynęły do Kanady, która zgodziła się udzielić im schronienia na czas wojny. Obiekty umieszczono w budynku archiwów państwowych pod Ottawą, a ich opiekunami zostali Świerz-Zalewski i Krzywda-Polkowski. Zakończenie II wojny światowej wiązało się ze zmianami na politycznej mapie Europy. Kanada uznała komunistyczny rząd w Warszawie w 1946 roku. Zanim to jednak nastąpiło, Świerz-Zaleski i Krzywda-Polkowski na polecenie rządu londyńskiego przenieśli w inne miejsca większość muzealiów przechowywanych do tej pory w archiwach państwowych. Część z nich zdeponowali w banku w Ottawie. Pozostałe przede wszystkim arrasy kilka razy przenoszono, nim w 1948 roku znalazły się w Muzeum Prowincji w Quebecu. Józef Krzywda-Polkowski pozostał w Kanadzie do końca życia. Stanisław Świerz-Zaleski wrócił do Polski w 1948 roku, przywożąc ze sobą niektóre z ewakuowanych muzealiów. Zwrot pozostałych skarbów narodowych napotkał wiele trudności. Udało się to dopiero w grudniu 1958 roku. Cenne rękopisy, starodruki i zabytki ze skarbca koronnego powróciły do kraju w kolejnym roku, a zwrot muzealiów przechowywanych w Quebecu nastąpił w grudniu 1960 roku. Arrasy wróciły do Krakowa 19 stycznia 1961 roku, po 22 latach nieobecności. Ich odyseja dobiegła końca 18 marca 1961 roku, gdy otwarto nową ekspozycję wnętrz Zamku Królewskiego na Wawelu.